23 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Piekoszowie zorganizowany został gminny przegląd kolęd i pastorałek. Impreza zorganizowana już po raz czwarty, w tym roku również przyciągnęła dużą liczbę uczestników. Swój talent wokalny jako pierwsze prezentowały przedszkolaki i uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych. Wszystkie dzieci,
W grupie przedszkolaków wszyscy otrzymali upominki. Wśród uczestników z klas 1-3 pierwsze miejsca zajęły Magdalena Sarbian oraz duet Zuzanna Zając i Martyna Zimnicka. Na drugim miejscu znalazły się Zuzia Majchrzyk i Zuzia Korba, a na trzecim Rafał Mariańczyk i Patrycja Krzeszowska. Następnie przyszła kolejna kategorie 4, 5 i 6 klas podstawowych oraz gimnazjum. Hey, hey, no, nothing, nothing.
kategorii starszych klas szkół podstawowych na pierwszych miejscach znalazły się Zuzia Ziental i Ola Kudła, na drugim Dominika Blicharska, a na trzecim Mateusz Dobosz. W grupie gimnazjum na najwyższym stopniu podium stanęła Roxana Dobosz, na miejscu drugim znalazła się Sandra Zbroszczyk, a na trzecim Krzysztof Piotrowski i Karolina Siwińska.